Hola seniores i y senioritas. Czekacie już zapewne z niecierpliwością na kolejną część processinga i zabawy w mini-painta, dlatego, że zaczęliśmy od programiku, który rysuje. Przypomnę na szybciutko, mamy taki prosty programik. Kiedy klikam myszką, kiedy mam naciśnięty klawisz i przesuwam, to rysuje. Kiedy puszczam, to nie rysuje. Znowu naciskam, jest. Literka małe W będzie mi zwiększała rozmiar tej, tej linii. Duże W, czyli Shift W, będzie mi ją robiła coraz cieńszą. Tak, czyli, o, już jest za ciężko, za cieńko. No właśnie, wyskoczył mi tu błąd. Negative with czyli zszedłem z wartością do ujemnej. To zaczniemy od naprawienia tego błędu. No bo jak widać, mi to powoduje awarię. Dlatego, że tu wchodzi liczba ujemna. No to w takim razie sobie zrobimy wtedy, kiedy ją zmniejszam, no to żeby ona jednocześnie, można to zrobić na różne sposoby. Powiedzmy, że sobie zrobię, jeżeli klawisz naciśnięto W duże i, czyli dwa znaki AND, i W jest większe od 1. No to jeżeli wtedy to wtedy ma zmniejszać. Jeżeli już w nie będzie większe od 1 albo nie będzie naciśnięty klawisz W duże, no to nie będzie wtedy wtedy tego zmniejszał. No i w ten sposób się zabezpieczę i tu tak samo mogę dać ograniczenie, żeby nie była za duża ta linia. No to powiedzmy end W mniejsze od 100, tak żeby nie rosło bardziej niż 100. OK, Uruchamiam i zobaczmy, co z tego wyszło. Rysujemy, naciskam w rośnie rośnie. No, chyba przesadziłem nawet z tym 100, ale już już nie rośnie, tak? Już więcej się nie da. 100 to już jest dość. No i SHIFT W. O, maleje, ale doszedłem maksymalnie do jednego piksela. Cieńsza linia być nie może i już mi nie maleje, nie pojawia mi się błąd, że jest tu negatyw. Ujemne. Dobra. No to teraz główny temat odcinka, czyli idziemy dalej, dodamy sobie kolor. Żeby dodać kolor, musicie wiedzieć, jak działa kolor i jak działa kolor w modelu HSB. Nagrałem osobny odcinek na ten temat. Tam na dole w opisie dam link do tego odcinka. Jeżeli ktoś się z nim nie zapoznał wcześniej, no to zachęcam, żeby zatrzymać ten film i pójść sobie do tamtego odcinka. A ja już zakładam, że wiecie, że macie to obejrzane, no więc lecę z tym kolorem. Pierwsze to jest kolor Mode HSB. 2,55, 2,55, 2,55, albo nawet wystarczy chyba w ten sposób. Ustalam, że ma być w procesingu nie RGB, tylko ma być HSB i że rozmiar tego koloru, każdego, każdej z tych wartości ma być 2,55. No i teraz tak. Na początku zrobię sobie zmienne H równa się 0. Int Saturation równa się 0. Brightness równa się 0. No i ten model będzie nam sięgał właśnie przy maksymalnej wartości 100%. No to jest 100%. Wartość HSB i HSV to jest to samo. 100% wartość to jest najwięcej tego wszystkiego: saturation i barwy. Natomiast, jaka barwa? No to muszę sobie ustalać. Już w procentach i od 0 do 360 tu jest, a ja sobie ustaliłem tu 255, chociaż mogę to zmienić na 360, powiedzmy 100 i 100. Będzie podobnie jak jest na przykład w kolorpikerze z Gogla, gdzie mamy 360 stopni, 100% i 100% tutaj. No i teraz lecimy, czyli mamy od zera, No i tu stroke hsb. No i ustawiam ten kolor. Na razie różnicy nie będzie. Rysuję tak samo, no bo 0, 0, 0, no to jest kolor czarny. I teraz będę chciał sobie zrobić tak, skopiuję, o, h, saturation, saturation, brightness, brightness, podobnie jak miałem z grubością, no to teraz, robimy sobie tutaj H, H, saturation, saturation, brightness, brightness. Przy czym te ograniczenia tu nie będą dobre, ponieważ dla H mamy do 360. Czyli mniejsze od 360, a reszt, no i od i do zera może spaść. Bo 0 stopni to jest tak. No tu możemy też w zasadzie do zera już sobie spaść z tym brightnessem. No a więc małe b rośnie, duże b maleje, małe s rośnie, duże s maleje. No i spróbujmy. Nie ma tu żadnego błędu, chyba. No i spróbujmy. Rysuję, dam sobie grubszy ten. O, grubszą linię rysuję, i teraz chciałbym nacisnąć B. B jak Brightness, czyli coraz jaśniejszy, coraz jaśniejszy, aż do białego. No tak, Saturation jest 0, nie ma w ogóle żadnej farby i Saturation jest 0. No i teraz tak, teraz damy Saturation, coraz większe nasycenie i dochodzimy do do czerwonego, dlatego że Q0 oznacza kolor czerwony. Tak, jeżeli sobie w kolor pickerze, w hue, damy 0, to będzie to kolor czerwony. Natomiast był czarny, dlatego że było jeszcze 0, yy, czy był biały, a potem tak, od 0, 0 farby, i potem rosło do 100%, czyli do koloru białego. No i teraz tak, czyli mamy saturation, jak widać, działa. Mogę teraz duże S, zmniejszać Saturation. O, jest coraz mniejszy, coraz bardziej, aż wyblakł. No powiedzmy, że Saturation sobie wejdę tak, żeby była jakaś wartość. OK. No i teraz będę H, zmieniał H. O, pięknie mi po wszystkich odcieniach leci. Aż mamy niebieski, fioletowy, i doszedłem znowu do czerwonego, bo jest to koło o 360 stopni, więc kiedy wystartowałem od czerwonego, no to doszedłem z powrotem do koloru czerwonego. No i ty w tym kolo pikerze też tu jest czerwony, i tu jest czerwony, tak? Jesteśmy w tym samym punkcie na kole. Nie zapętliło się to. Dlatego, że no, jeżeli doszło do 360 stopni, to nie wróciłem z tym do początku, do zera. Tak samo z jasnością. No, nie wróciłem do zera, więc w pewnym momencie to utknęło, już więcej nie rosło. Dodam jeszcze czyszczenie ekranu. Czyli dodamy sobie if key równa się, powiedzmy, C, jak clear. No to co będziemy to? Back, ground, background. No powiedzmy 200, bo taki mam tutaj szary ten kolor jako tło. Rysuję, rysuję, C, a nie, trochę mam ciemniejszy. No nie wiem jaki tu miałby być, ale możemy sobie ustawić tu po prostu 255, czyli biały, no i w setupie damy też biały. W setupie nie w DRO, bo nie możemy przy każdym DRO czyścić ekranu, bo wtedy ta linia byłaby niewidoczna. Ok, C, ok. 200. Aha, no tak. 255, bo teraz ten kolor działa w modelu HSB. Ja się przyzwyczaiłem, że model jakiś tam 200 czy ileś, 255 powinien być biały. Biały w modelu LGB, a w modelu HSV. Oznacza to, że to jest akurat taki szary, więc gdybym chciał mieć tutaj w modelu HSB biały, to powiedzmy nieważne jaki, jaki odcień, ale muszę, no właśnie, jak zrobić biały? Byłoby 0, 0 i 100% brightness światła, tak? Czyli 0, 0 i 100%, czyli 0, 0 i 100%. No to byśmy mieli teraz biały. Spróbujmy czy tak. Sam się zapędziłem w kozi róg, bo byłem przyzwyczajony do wartości RGB 255. O, teraz jest już biały. Clear jest już biały w ten sposób. Ok. W ten sposób zapisujemy. Kolor biały w modelu HSP. No i tyle w tym odcinku. Zapraszam do następnego. Do zobaczenia, cześć i pa!